Krzysztofie, znajdujemy się na balu karnawałowym Klubu Integracji Europejskiej. Czy to jest twój pierwszy bal w ramach tego klubu? Bodajże byłem tutaj 5 lat temu, bo niesamowicie. Wydaje mi się, że to jest drugi raz, gdy biorę udział, było cudownie, więc wpadłem ponownie. A co u ciebie słychać? Od dłuższego czasu nie widzieliśmy się na eventach, a z tego co wiem, byłeś za granicą w sprawach zawodowych. Tak, dużo się działo. Byłem w Istambule, prowadziłem biznes jednego z moich klientów. Potem nastał czas na Izrael, pewna fundacja, zostałem ambasadorem dobrej woli. Następnie w poniedziałek w tym tygodniu, co był, czyli tydzień temu prawie, odbyła się międzynarodowa konferencja i została powołana Federacja Praw Człowieka, której jestem ambasadorem i szefem wykonawczym. Oraz wróciłem tutaj, za chwilę lecę na kongres 60 milionów do Miami, gdzie to będzie pierwszy globalny kongres Polonii i mam przyjemność być w trzech panelach moderatorem i w jednym panelu głównym prelegentem. Jeżeli chodzi o twój magazyn, powiedz, na jakim etapie jest obecnie, z tego co wiem, cały czas się rozwija. Tak, aktualnie około 16 lutego pojawia się Businessman Today Extra pod tytułem Życie bez ograniczeń, nawiązując do eventu Łukasza Milewskiego Życie bez ograniczeń. Jest to wydanie poświęcone coachingowi oraz na przełomie 10 i 20 maja Businessman Today Extra, który ma tytuł Made in Poland. Skąd znajdujesz tyle czasu, aby jednak pogodzić właśnie te wszystkie obowiązki, które masz, jednocześnie będąc redaktorem naczelnym magazynu Businessman Today? Jestem trenerem mentalnym, więc potrafię dobrze zarządzać czasem. Skoro tego uczę, więc muszę mieć to w życiu u siebie, prawda? Jeżeli chodzi o pracę nad kolejną twoją książką, czy już książka lada dzień ukaże się, czy jednak jeszcze trochę poczekamy na nią? Tak jak wspominałem, kontynuacja Poznaj Siebie, mojego bestsellerowego poradnika, pojawi się teraz Poznaj Świat i Spotkaj Siebie na przełomie maja i czerwca, tak akurat pod kątem podróży. Będzie opowiadała o moich podróżach właśnie i będzie miała elementy coachingu w postaci, jak inne kultury, jak podróżowanie wpływa na nasz rozwój osobisty oraz na nasz punkt widzenia na świat.